Dzień dobry, witam Was serdecznie, korzystając z pięknej pogody i z tego, że dzisiaj mam taki dzień techniczny, bo część namiotów po ostatnim wyjeździe na Węgry muszę wysuszyć, a część przy okazji tego, że tamte dwa rozłożę, to pozostałe sobie chciałem rozłożyć, zobaczyć, czy wszystko z nimi ok. Postanowiłem nagrać krótki film o tym, jakie namioty posiadam, dlaczego je kupiłem, może kto akurat komuś do czegoś będzie przydatne, także zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że mnie sąsiedzi nie pogonią, że sobie robię tutaj kemping i wioskę smerfów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Namioty, które Wam dzisiaj chciałem zaprezentować, to od lewej Rockland Soloist 1, potem Casual 2-sekundówka dwuosobowa, później najnowszy zakup, czyli Forclaz MT500 z Decathlonu, tak samo jak Casual wcześniejsza, później Hana Troll 3, namiot, który posiadam najdłużej ze wszystkich, oraz namiot, a tak naprawdę przedsionek Arpenas Base M, tak się nazywa, również z Decathlonu. Wszystkie parametry podam Wam na dole, żeby troszeczkę Wasz czas zaoszczędzić i żeby nie pokazywać niepotrzebnych rzeczy, nie omawiać, nie czytać tego, możecie sobie zapauzować i zobaczyć. Wszystkie te namioty regularnie stosuję, natomiast teraz możecie sobie porównać, jak one wyglądają, wszystkie w wersji złożonej, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak są spakowane. Oczywiście spakować zawsze można troszeczkę inaczej, troszkę bardziej skompresować, troszkę przedłużyć, albo zastosować inne opakowanie niż to, które jest. Nie sugerujcie się tymi rozmiarami, które są napisane, bo możecie zobaczyć różnicę pomiędzy tymi rozmiarami, które ja wpisałem, a te, które są tam podane na opakowaniach, ale to ja po prostu urealniłem te rozmiary, bo nie wszystkie rozmiary napisane na opakowaniach się zgadzają, ale o tym za kilka chwil. Ja teraz te namioty rozłożę, żeby Wam tutaj nie sapać za bardzo. Zmierzę czas rozłożenia każdego namiotu bez jakiejś tam zbędnej zwłoki i bez zbędnego pośpiechu będę to robił, tak żebyśmy mniej więcej wiedzieli, a później omówię Wam wszystkie różnice, które w tych namiotach są i powiem, dlaczego właśnie taki namiot wybrałem. Moto podhalańskie osiedle domków jednorodzinnych rozłożone. Troszkę się zmęczyłem, nie ukrywam, że jednak jeden namiot jest łatwiej rozłożyć niż 5. Namioty rozłożone na zasadzie takiej, żeby stały i żeby wyglądały. To znaczy, tak bym je rozkładał, jakbym w nich miał spać. Nie są rozłożone w 100%, czyli nie są ponaciągane wszystkie śledzie, czy tam szpilki. Jest wbite tylko tyle, ile trzeba, żeby namiot stał. Jakby była ulewa albo jakaś brzydka pogoda, to na pewno ponaciągałbym lepiej. Natomiast wszystkie bezpiecznie stoją i możemy przejść do ich prezentacji. Ale zacznę od tego namiotu, czyli namiot Hana Troll 3, a dlatego od niego zaczynam, że jest to jeden z najstarszych i najdłużej posiadanych przeze mnie namiotów. To jest namiot, który kupiłem już 11 lat temu. Jak widzicie, konstrukcyjnie on już też troszeczkę odbiega od tego, co jest teraz popularne, ale cały czas się sprawdza. I stosowałem go i dzięki niemu wiedziałem, co chcę kupić i w którą stronę, jeśli chodzi o namioty, mam iść. Namiot ten przejeździł ze mną jakieś 200 tysięcy kilometrów na motocyklu. Spałem w nim ze 100 razy na pewno. Największą wadą tego namiotu jest to, że żeby go rozłożyć, to najpierw trzeba przytroczyć podłogę, dopiero później włożyć stelaż i dopiero na to tropik. To było dość mocno uciążliwe, szczególnie w deszczu. Natomiast nigdy ten namiot nie przeciekł, jest wyjątkowo trwały, chociaż już widać po tych wielu latach ślady użytkowania. Drugą największą wadą tego namiotu jest to, że przestrzeń, którą tutaj widzicie, to jest teoretycznie trzyosobowy namiot, natomiast on ma wymiary 2x2 metry, co niestety nie do końca jest dla mnie dobre. Bo jak teraz możecie zauważyć, wsadziłem matę, która ma 195 cm długości, czyli mniej więcej tyle co ja. I na długość, delikatnie mówiąc, to jest troszkę mało. I to był też bardzo duży problem, bo zobaczcie tutaj,
żeby położyć głowę, to ja całą głową dotykałem tropiku. A jak wiecie, dotykanie tropiku niestety nie jest fajne, bo wtedy namiot przecieka, wilgoć się dostaje. Więc ja, żeby dobrze wykorzystać ten namiot, musiałem spać po przekątnej. Wtedy z tyłu miałem trochę miejsca na nogi, na śpiwór, który tam był. No i tutaj było troszkę miejsca na to, żeby jakaś poduszka weszła, czy telefon, czy coś. No a tutaj było miejsce na jakieś dodatkowe graty, ale chociaż namiot jest trzyosobowy, to w trójkę tutaj byłoby mega ciężko, chyba że jakoś tak na jedną noc. To, co jeszcze mnie w tym namiocie denerwowało i drażniło, to wentylacja, której tutaj w zasadzie nie ma, bo jak się jechało w ciepłe kraje, to po prostu tutaj się można było ugotować. Ja już tutaj chwilę siedzę i jestem dosłownie cały mokry. Tutaj w zasadzie jedyne miejsca wentylacji to są u góry tutaj takie okienka, które praktycznie nic powietrza nie wpuszczają. Natomiast to, co mi się podobało, to właśnie tutaj wszystkie te takie zakamarki, siateczki różnego rodzaju. Tutaj na górze też zawsze było miejsce, żeby coś położyć, szczególnie kiedy strasznie lało. Nieraz było tak, że pamiętam, że pod tą podłogą tutaj to czułem, jak woda przepływa, szczególnie w Chorwacji podczas nawałnic, nigdy nie przeciekło, nigdy. To jest naprawdę świetna sprawa. Tutaj było też miejsce do zawieszenia lampki u góry. No generalnie namiot sprawował się super i gdyby nie, właśnie głównie to, że był po prostu za krótki dla mnie i spanie po przekątnej to też nie podobało mi się to i wiedziałem już i też wam doradzam, żebyście zawsze brali przynajmniej o te 10-20% dłuższy namiot niż macie wzrostu, bo no, ja na przykład śpię z ręką tutaj do góry, zawsze tu jeszcze mam poduszkę, no to do moich prawie 2 metrów, no dobra, dodałem sobie, do moich 1,90 m, jak się dołoży te 20 cm, no to już wychodzi, mniej więcej 2 metry, ponad 2,10 mniej więcej. I właśnie to było to, co mnie najbardziej w tym namiocie denerwowało, ale wytrzymałem z nim naprawdę bardzo długo i dlatego tak długo o nim opowiadam, bo nawet go chyba nie sprzedam. Był taki moment, że myślałem, żeby go sprzedać, ale nie ma sensu. Ja za niego dałem kupę pieniędzy. On był kupiony przed erą Decathlonów i innych firm, które teraz robią różnego rodzaju sprzęt turystyczny, więc możecie sobie wyobrazić, że on kosztował dużo pieniążków i dlatego właśnie tak długo u mnie jest, ale jakość też była spoko, nic nigdy się nie przetarło, ale ślady zniszczenia widać. A później po tym namiocie właśnie pomyślałem o tym, że trzeba kupić coś nowego. A drugi namiot, który pojawił się w mojej kolekcji, no to była właśnie ta szybko rozkładalna Keshua, czy jak to się tam mówi. No nie ukrywam, że poszedłem trochę za reklamą, bo mi się ten w ogóle pomysł rozkładania szybkiego bardzo podobał i nadal mi się bardzo podoba. No tylko jak wiecie, no niestety no sposób złożenia tego w ten okrąg jest troszeczkę problematyczny. Chociaż oczywiście woziłem go na motocyklu. To, co mi się bardzo w tym namiocie podobało, to to, że raz, że się szybko rozkłada, dwa, że jest połączone wszystko razem ze sobą. Bo tak jak widzicie, tutaj część wewnętrzna i część zewnętrzna, czyli tropik, są połączone tutaj takimi haczykami. I to jest fajne, bo nie trzeba się szarpać osobno z tropikiem, osobno z jakby częścią mieszkalną. Bardzo fajna konstrukcja, samonośna, można ją podnieść, można wysypać z tego śmieci. A miałem powiedzieć jeszcze o czasach rozłożenia. Tamten mój pierwszy namiot rozkładałem 7 minut, czyli tą Hanę rozkładałem 7 minut, ten rozkładałem 3,5 minuty. Więc tam te dwie sekundy to tak trochę nie bardzo. To, co mi się tutaj też podobało, to to, że było dużo więcej już miejsca w porównaniu z tamtym. Bo jak widzicie, tam ściana jest bardziej pionowa i spokojnie tam mogłem mieć głowę. A tutaj nawet jak nogi zostały, to jeszcze troszkę miejsca było. 2 m 10 cm ma tutaj po długości ten namiot. I pewnie by się sprawdził lepiej, gdyby był lepiej pakowalny. Natomiast jest nowa seria dwusekundówek, które pakują się już troszeczkę inaczej, są inaczej już skonstruowane i nie ukrywam, że też myślałem o tym, żeby je kupić, no ale wybór padł na inny namiot, o czym zaraz. Jeśli chodzi o siedzenie tutaj, no to tak, tylko w zasadzie w tym najwyższym miejscu da się tutaj siedzieć, ale to w zupełności starczy, żeby się przebrać, żeby sobie posiedzieć ewentualnie od czasu do czasu, jak jeszcze jechałem gdzieś z nim, no to jakiegoś laptopa się uruchomiło.
No i w zasadzie tyle. Temat bardzo fajny, zostaje w kolekcji, w zestawie. Jak ktoś ze znajomych będzie chciał pożyczyć, czy jak będę jechał na przykład autem, to zresztą na motocykl też go można wziąć. Jeżeli oglądaliście kanał Kiki Świat, to tam właśnie kolega Kamil po Norwegii jeździł i po Szwecji chyba, czy tylko Norwegii, jeździł właśnie z takim namiotem. Wprawdzie on go trochę połamał i tam troszkę nim postępował tak po barbarzyńsku, ale służył mu ten namiot fajnie. I chyba tyle o tym namiocie. Kolejne w kolekcji było to bydlątko. To nie jest namiot, to jest przedsionek i o tym sobie trzeba pamiętać. Jest to duże, jest to naprawdę bardzo duże i kupiłem to nie z myślą o motocyklu, tylko z myślą o busie, ponieważ służy mi to jako przedsionek do busa i jest to przedsionek, a jaka jest różnica, to zaraz Wam powiem. We wszystkich namiotach na górze macie podwójną jakby ściankę, podwójny dach, a tutaj wszystko jest pojedynczo, dlatego nie jest to namiot, ponieważ w nocy, kiedy śpicie tutaj, to pomimo tego, że jest bardzo dobra wentylacja, bo tutaj wszystko to można pootwierać i praktycznie na oścież przewietrzyć ten namiot, ten przedsionek, natomiast kiedy tutaj się śpi, szczególnie w chłodne dni, to niestety na tych tutaj, na tym zbiera się wilgoć, która skapuje prosto na śpiących tutaj, dlatego nie jest to dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o namiot, szczególnie w takie tereny górskie albo czas taki, kiedy jest troszkę chłodniej. Natomiast jeśli chodzi o bardzo ciepłe dni, bardzo ciepłe tereny, tak jak byłem w Chorwacji, czy byłem z tym namiotem, miałem go na Węgrzech, kiedy było bardzo gorąco, w busie się nie dało spać, to spaliśmy tutaj właśnie w tym namiocie. Podłoga w tym namiocie ma 2,5 na 2,5 metra, więc spokojnie tutaj 4 czy 5 osób się jest w stanie wyspać. Natomiast jest to 6-osobowy przedsionek, teoretycznie 6 osób tutaj może sobie usiąść, posiedzieć. Tutaj nam się trochę teraz wiatr ładnie otworzył, bo faktycznie jak tutaj nie ma przewiewu wiatru, to tutaj jest jak w piekarniku, dlatego jestem cały mokry. No ale taki jest urok siedzenia w zamkniętym namiocie. Bardzo fajny przedsionek. Używam go cały czas i chodziło mi po głowie, żeby teraz jak byliśmy z Mateuszem i z Bartkiem na Węgrzech, żeby go wziąć, bo taniej by było spać w takim dużym namiocie, bo miejsca tutaj jest dużo. Tutaj jest, patrzcie, ja tutaj ręką sięgam do góry, jest tak wysoko, on jest mega fajny, jeśli chodzi o przebranie się, o nawet suszenie rzeczy, bo parę razy tutaj się suszyło ręczniki czy jakieś inne rzeczy. No jedyny minus właśnie jest taki, że niestety jest to konstrukcja, która potrafi wilgoć sobie tutaj popuszczać. Natomiast jeżeli ktoś kiedyś wpadnie na pomysł i przerobi go, dorobi tutaj jakiś fajny daszek, taki właśnie, żeby tą wilgoć zbierał i dorobi jeszcze jakieś na górze tutaj otwieranie albo coś takiego, to naprawdę będzie super, super sprawa, bo 8 kg waży ten namiot, więc jeżeli jedziemy w 3 czy 4 motocykle, to spokojnie jednej osobie można namiot dać i po prostu 4 osoby mogą sobie tutaj spać, jeść i mieć przede wszystkim dużo miejsca. I szczególnie to docenią osoby takie jak ja, które są wysokie i potrzebują tego miejsca. No i to jest bardziej rozwiązanie takie stacjonarne, jak się gdzieś jedzie na przykład do Chorwacji i siedzi tam przez tydzień. Szczególnie, że właśnie tak jak mówię, po otwarciu wszystkich tych wywieczników ten namiot naprawdę jest bardzo, ale to bardzo chłodny i przewiewny. Aha, jeszcze czas rozkładania 10 minut, natomiast żeby ten przedsionek rozłożyć samodzielnie, to trzeba mieć albo troszkę więcej czasu, albo troszkę więcej doświadczenia, ponieważ wsadzenie tych, w ogóle tutaj zobaczcie, o ile są szersze, te kijki, które tutaj są, ten stelaż, i przez to, że on tutaj ma takie załamania w dwóch miejscach, na górze też, na szczycie, no przede wszystkim on jest wysoki, więc rozłożenie w pojedynkę tej konstrukcji nie jest takie bardzo proste, ale da się. No 10 minut mi to zajęło bez zbędnego pośpiechu, więc jest ok. Kolejny namiot, który kupiłem, to totalne przeciwieństwo tego przedsionka. To jedynka, tak zwana norka Rockland Soloist. Śmieszny namiocik. Tym bardziej śmieszne, jak ja z niego wychodzę. On też rozkłada się na tej zasadzie, że najpierw się składa dół, a później nakłada się tropik, ale robi się to bardzo szybko. Czas rozłożenia tego namiotu również mi wyniósł 7 minut.
Wszystko bez najmniejszego problemu się rozkładało. Co Wam mogę powiedzieć jeszcze o nim? No jest mały. To jest namiot, który służy tylko i wyłącznie do spania. Wchodzenie i wychodzenie do tego namiotu wygląda tak, jak ktoś oglądał Ice Ventura z F Natury. To jak Ice Ventura wszedł do tego nosorożca i potem z niego wychodził, to mniej więcej tak to wygląda. Natomiast miejsca w środku jest wystarczająco dużo, a pokażę Wam to jeszcze razem z materacem. Tak wygląda ta norka razem z materacem, więc po jednej, po drugiej stronie jest miejsce na jakieś swoje graty. Tutaj jest jeszcze troszeczkę miejsca. Tutaj jeszcze przy wejściu jest dość sporo miejsca na jakieś dodatkowe buty czy jakąś dodatkową odzież. Natomiast no, usiąść w tym namiocie się nie da. Po prostu trzeba nogami na kolanach i nogi tam wcisnąć i w nim się położyć. On ma konstrukcję, całą konstrukcję siateczkową, więc jest bardzo mocno przewiewny i można oczywiście ściągnąć można tropik i spać pod samą siateczką, co jest dobrym rozwiązaniem na przykład na bardzo ciepłe tereny. Podłoga solidna. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć o tym namiocie, to, że stosować go będę, już stosuję tylko i wyłącznie podczas jakichś tam takich samodzielnych wyjazdów, wypadów bardzo takich krótkich, ewentualnie na Himalajanie, gdzie większego namiotu mi się nie będzie chciało brać. No i tylko w momencie, czy tylko, no i głównie w momencie, kiedy nie planuję dłuższego czasu spędzać pod namiotem, a jest to tylko taka awaryjna wersja. Jakbym nie mógł znaleźć noclegu, to po prostu go rozbiję i pójdę spać. Stosuję go też, że zamiast stosowania, bo jeszcze nie miałem okazji go stosowania z tarpem, bo jakby no nie było takiej okazji, z tarpem, czyli z daszkiem, ale o daszkach i o innych rzeczach jeszcze na koniec Wam powiem. A teraz ostatni zakup, który zrobiłem i myślę, że to jest taki złoty środek, ale już idziemy do niego. Namiot 4Class, też z Decathlonu. Czas rozłożenia też koło 7 minut, więc względnie krótko i szybko. Połączona sypialnia razem z tropikiem, bardzo fajne rozkładanie. Wejście podwojone z dwóch stron, z jednej i z drugiej strony wejście. Bardzo fajnie się go rozkłada, to jest względnie nowy zakup, na razie raz go tylko używałem, ale rozwiązuje wszystkie problemy, które mają pozostałe namioty. Już samo otwieranie tego namiotu pokazuje, że ktoś tu naprawdę pomyślał, ponieważ podczas otwierania ta poła namiotu się zwija, więc jeżeli tutaj macie jakąś wilgoć, to ona wypłynie sobie tutaj stąd, a nie będzie wpływać do części mieszkalnej. Tutaj obok dużo miejsca na jakieś graty. Z drugiej strony jest lustrzane odbicie, więc też tyle samo miejsca jest. Tu jeszcze dodatkowo jakieś wywieczniki. Można sobie to otworzyć i tutaj faktycznie tego miejsca, o tutaj jest nawet taka nóżka, żeby troszkę świeżego powietrza tutaj leciało, ale nie będę tego teraz rozkładał. W środku miejsca naprawdę całkiem sporo, 2,20 długości ma, więc tutaj jest z zapasem i tutaj też jest, tutaj przy głowie jest z zapasem, spokojnie dla dwóch osób, to jest trójka teoretycznie. Ale no, trzy osoby to tak naprawdę na, no, musiałyby się, no, na pewno nie takie osoby jak ja, więc raczej bym to traktował jako dwójkę. Dla mnie jest to rozmiar, można powiedzieć, idealny, taki, który pozwala i szybko to rozłożyć i mieć to w GS-ie jako namiot taki, nawet mógłbym to użyć jako namiot taki podręczny, który włożę zawsze, bo nie zajmuje wcale aż tak dużo miejsca. A w środku miejsca oferuje bardzo dużo. Ma też jakieś tutaj niewielkie, ale ma jakieś kieszonki, dwie sznureczek do powieszenia jakiejś tam odzieży, majtek czy czegoś, czy nawet jakby padało, to żeby coś nie leżało na ziemi, jakiś telefon czy cokolwiek innego. Tradycyjnie uchwyt na lampkę dekatlonową, wszystko tutaj pasuje. Przez to, że w odróżnieniu do tamtego namiotu Hana
Ten tutaj ma część taką jak miał tamten, ale tutaj ma już siateczki, które fajnie wentylują. Poza tym samo to, że ma z jednej i z drugiej strony wejście, powoduje, że naprawdę tutaj można fajnie ten namiot wywietrzyć. Dla mnie rozmiar idealny do tego, żeby w takim namiocie nawet kilka dni pomieszkać, bo spokojnie się tutaj ze wszystkim zmieszczę, a tutaj w tej części po odpowiednim oczywiście zabezpieczeniu można sobie też coś tam ewentualnie podgrzać. Wiem, że teraz tam nie wszystkim się to spodoba, ale oczywiście jak pada, no to odpowiednio rozkładając ten namiocik można nawet bez dodatkowego tarpa, można sobie tutaj coś tam podgrzać, właśnie jakąś wodę na kawę czy coś. Zadowolony jestem z tego namiotu na razie. Też nie kupowałem, bo to nie jest nowość. To jest namiot, który jest już używany przez moich znajomych i byli bardzo zadowoleni z niego, dlatego też się na niego skusiłem. Troszkę kosztował, no ale niestety za jakość się płaci i za rozmiar, bo są różne inni producenci, którzy też oferują tego typu namioty, które są większe i tańsze o połowę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, te ceny, które są teraz, to i tak są śmieszne w porównaniu z tym, co było jeszcze parę lat temu. Myślę, że wśród moich oglądających są też ludzie, którzy wcześniej kupowali różnego rodzaju namioty i wiecie, ile to kosztowało. Także teraz te 700 zł to jest jeszcze taka cena, którą można dać za namiot, który spokojnie posłuży naprawdę 10 lat, więc 70 zł za rok to jest jedna noc w pokoju gdzieś, a cały rok możemy z namiotu korzystać. No, a jeszcze nie sposób nie wspomnieć o namiocie dla motocykla, bo ja zawsze wożę ze sobą plandekę, którą przykrywam motocykl i nawet wtedy, kiedy śpię w tym malutkim namiocie, mogę sobie część rzeczy położyć tutaj na ten motocykl i przykryć go plandeką, w zupełności to starcza. A jeszcze na temat tarpów, czyli tych daszków takich, stosuję dwa. Zazwyczaj jeździ ze mną Fjord Nansen Ork 3, którego chyba już nie można kupić, jeśli dobrze widziałem na internecie. To jest 4x4 metry ma ten daszek, czyli jest bardzo duży. On po przekątnej ma no, chyba około 6 metrów, jeśli się nie mylę. A drugi to jest taki no name, za 60 zł kupiony daszek 3x3 metry. No to on ma przekątną ponad 4 metry, chyba 4,5 jakoś tak. No, nie chce mi się teraz liczyć Pitagorasa, mi się nie bardzo chce stosować. Bo czeka mnie teraz złożenie tych namiotów. I powiem wam, ile czasu mi zajęło złożenie, bo samo rozłożenie to pikuś. Teraz je trzeba złożyć. Trening składania i rozkładania, bardzo przydatny, składanie i rozkładanie namiotów. Polecam wam taki trening, bo wtedy nic was na obozowisku nie zaskoczy, bo każdy namiot ma swoje jakieś tam niuanse, które trzeba poznać, żeby go dobrze i sprawnie złożyć i rozłożyć. Ustawione w kolejności, tak jak w kolejności czasu, zapisałem sobie na karteczce. Tą dwusekundówkę składałem 4 minuty, Rockland Soloist składałem 4,5 minuty, później, czekajcie, Forklaza, czyli tego właśnie nowego, tego 6,5 minuty, przy czym tutaj jeszcze przeglądałem, tu i tu przeglądałem jeszcze podłogę, o której zaraz powiem, tego też składałem 6,5 minuty, dosłownie tego o 10-15 sekund dłużej, ale to już mniejsza z tym, a tego składałem 11 minut, więc czas też całkiem niezły. Odnośnie podłogi, dość istotna sprawa, pamiętajcie, że pod namioty warto sobie dawać dodatkową podłogę, choćby ze względów czystości, bo nawet jak zwykłe, ja często stosuję zwykłe plandeki albo takie daszki, tarpy, tylko że w rozmiarach 2x3 albo 3x3 albo 2x2, bo też takie są, one kosztują naprawdę jakieś śmieszne pieniążki, a przydają się, bo często jest tak, że rozkładacie, kiedy jest ciepło, kiedy jest sucho, a później przyjdzie ulewa i nagle zrobi się błoto, albo skrapla się wilgoć i wtedy jest błoto, więc dużo łatwiej jest przeprać samą podłogę, przemyć gdzieś nawet w potoku i wysuszyć, niż myć podłogę w namiocie. To, co mnie przy składaniu denerwuje jeszcze w tym namiocie nowym, kupionym, czyli w tym pomarańczowym, w tym Forkladzie, to, że podłoga jest w tym samym kolorze, co część ścian. I podczas składania nie do końca wiedziałem, którą część mam, trzymam w ręce, czy to jest podłoga, czy nie. To jest taka drobnostka.
Co wam mogę powiedzieć, jeżeli miałbym wybrać jeden najbardziej uniwersalny i najfajniejszy z tych namiotów, to właśnie byłby to ten nowo kupiony z Decathlonu 4Class pomarańczowy. Uważam, że jest najbardziej przemyślany i najbardziej odpowiada moim potrzebom, czy odpowiada waszym, to już jest inna sprawa. Każdy z was musi sobie sam do tego dojść, który namiot potrzebuje i czy w ogóle potrzebuje, bo wiem, że jest cała masa moich znajomych, którzy w ogóle nie lubią, jakby nie interesuje ich jeżdżenie z namiotami, ale fajnie jest mieć zawsze namiot, bo jak ktoś chociaż raz w nocy, po ciemku, w Alpach, w deszczu, po zimnie, w zimnie szukał noclegu, to wie, jakim komfortem psychicznym jest to, że posiada się taki namiot właśnie i w razie W, nawet gdzieś na przystanku, czy na dworcu, czy gdziekolwiek, można go po prostu rozłożyć i położyć się spać. Także namioty polecam. Bardzo jestem ciekaw, jakie wy macie rozwiązania, kto korzysta z tych namiotów, które ja mam, jakie wy macie namioty. Jeżeli macie swoje filmy, to również podrzućcie, dlatego że ja nawet chociaż doświadczenie z namiotami mam, to i tak oglądałem bardzo dużo innych filmów i wiem, że takie filmy się fajnie ogląda, bo fajnie jest patrzeć, kto na co zwraca uwagę, bo często to są inne rzeczy zupełnie niż ja na to zwracałem uwagę. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś w trasie. Trzymajcie się, cześć.